wybitnym jubileuszu i razem z wami oddać hołd tym, którzy 100 lat temu chcieli podjąć ten wysiłek, chcieli dla tej społeczności zrobić wszystko, aby pomagać. Wasza służba, wasza misja właśnie na tym polega. Dlatego składając hołd tym, którzy zapisywali te 100 lat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmcach, chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy to kontynuują, którzy to dzieło wspierają. Wasza praca, wasza służba to wyjątkowa służba, bo ochotnicy. Cieszę się, że tak pięknie współpracujecie z służbami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych i niesiecie pomoc tym wszystkim, którzy waszej pomocy potrzebują. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Życzę, abyście mieli dużo siły, dużo zapału i żebyście zawsze z każdej akcji wracali bezpiecznie. Chciałabym się też w tym momencie bardzo nisko pokłonić waszym bliskim, waszym rodzinom za to, że akceptują waszą pasję, że akceptują waszą służbę, bo przecież jest to służba niebezpieczna. Życzę wam z całego serca na ten czas świętowania i na każdy dzień waszej ciężkiej pracy dużo zdrowia, dużo siły i dalszej determinacji. Życzę, aby święty Florian was prowadził i żebyście zawsze z każdej akcji wracali bezpiecznie do domu. Wszystkim nisko się kłaniam i składam wyrazy szacunku.